Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię, mleko lubię. Lubię mleko. No witam. Dzień dobry Tomaszu, witam Ciebie, cześć. Cześć. Jak tam? No tam właśnie mieszkamy. O tam? No, u Pani taki. A u Pani byłeś, tak? Nie byłeś na Wrocie? Nie. Aha, no to dzięki Bogu. Pogoda, zobacz jaka. Mam Tobie dwie wiadomości. Jedną złą, drugą dobrą? Nie, dwie dobre. Ja, zależy jak to odbierzesz, no. Słuchaj, bo wczoraj wrzuciliśmy ten film. Jak tam była ta... Film twój. Słucham? Już przez wizji widzę. No ten taki, no na YouTubie, nie? I słuchaj, bardzo dużo ludzi odezwało się, wiesz, z pomocą tobie. I powpłacali pieniążki do ciebie, wiesz? Ja ci pokażę, przeczytam. Tu są kwoty. Ja tak dzisiaj wszystko to podliczyłem. O, nawet dla mnie wpłacili. Dobry, tak? No. Beniamin jakiś, Beniamin Plich. Dla Jarka psa od Arona za stare czasy i troskę za Majora, o, pokażę. 10 zł dostałem. No. A ty kamerę tu masz, cholera. Tak, tak, no nagrywamy. To żeby było, że ci przekazuję te pieniążki. 11,99. Mikołaj jak, Miko Aj. Proszę przekazać dla pana Tomasza. 5 euro. Super kadr. A tam 5 euro to było już. No to, ale to wczoraj już powpłacali znowu. Mhm. Przekażcie Ratomka skromny dar. Niech sobie... Dzisiaj? Wczoraj, to wszystko wczoraj powpłacali, nie? Mhm. Przekażcie Ratomka skromny dar, niech sobie kupi konserwę i z knurzych niech nie korzysta, bo tam muchy łażą całe te. No, będę pokazywać. Tak ludzie pisali. Zresztą możecie zobaczyć pod ostatnim filmem te komentarze i te wpłaty. Mhm. Damian Szym. 10 zł. A nie możesz wyłączyć to? Mogę, no wyłączę właśnie. Damian Szym. Datek na pana Tomasza. Do pana Tomasza. Widzę, że uczynny i dobry człowiek z pana. Gdyby miał pan dość tego konona, proszę o kontakt. Zapewnię panu pokój, wyżywienie. Procenty też się znajdą w zamian za drobne prace przy domu jednorodzinnym. Bez nagrywań, bez trzymania pod kluczem, bez zakazu picia alkoholu, bez noszenia woreczków z węglem. Kogo? U niego? Że ciebie ktoś chciałby do siebie zaprosić, no. A, no takiego. I wpłacił 10 zł. Słuchaj dalej. Ja pierniczy, że 10 zł. Ale nie. Ta osoba dała po prostu tak, taki datek dla ciebie jednorazowy 10 zł, wiesz, nie? Kolejne 10 zł dała. Dzięki dla ciebie, Konon, ty ciężko pracowałeś na konserwy 5 zł, a 5 zł ma być dla Arona. Pozdrowić od Benka na wizji. To tobie trzeba. 5 euro. Jarek, przekaż proszę na wizji Tomkowi. Koniecznie przy knurze. No, knura tu nie ma z nami. Krzyśka, przepraszam. Dobry człowiek jest. Knur jajcacy nie zasługuje. 20, tu jakieś DKK. To są te. Zaraz ja ci pokażę wszystkie wyliczenia. Dla pana Tomka proszę o przekazanie tej skromnej kwoty na konserwę. 5 euro kolejne. Dla Tomka za spokój. 10 funtów dla pana Tomka. Podziękowania za porządną robotę. Dla knura figa z makiem. Zobacz, widzisz Tomek, jak cię ludzie docenili? Słuchaj dalej. 4,99 funta. Dziękujemy, pieniążki dla pana Tomka. 100 zł. Dzisiaj dajesz tyle pieniędzy mi? Tak, ja ci wszystko zaraz przekażę. No tak, Tomek. Tyle pieniędzy dasz na mnie? No dam, no. Wszystko ja ci zaraz pokażę podliczenie, bo ja sobie tak rano podliczyłem. 100 zł. Marcin Songs. Proszę, pokażę. Widać? Widać. Dla pana Tomka za super wykonaną pracę i na złość jajca temu. Pozdro. I tutaj mam, zaraz ci pokażę takie wyliczenie. Ja tutaj sobie takie zrobiłem. Ja pierdolę. I proszę, to jest, może coś ja przeoczyłem, ale to widzowie tam. A fajne komórki masz. Ja też dzisiaj doładowałem. O, i tyle ci wyszło po przeliczeniu tych funtów, bo ja ci na złotówki. To tyle wyszło według moich obliczeń. 300, nie wiem, czy będzie dobrze widać, 351,55. Także Tomku, tu za twoją pracę i za, widzisz, jak ludzie cię docenili? Ty jechać do niego? Ja ci dam, proszę, 400 zł za to. To jest od ludzi. Możesz teraz podziękować tym wszystkim widzom, którzy cię tak szanują. Widzisz, jak cię polubili. Teraz powiedzieć? Tak, teraz powiedz, bo ja nagrywam. Dziękuję za wszystko. Jest okej. Okay. Fajnie, zadowolony jesteś? Ja przekazałem te pieniądze. Ty rozmiń. Pojedziemy do Grubasa, do tego,
mądrego nie pojedziemy. Zaraz, spokojnie, wszystko ci wytłumaczę. Na razie. Dobra. Zadowolony jesteś z pieniążków. Co sobie kupisz za te pieniądze, powiedz? Royal. Nie, nie mów tak nawet. Żaden Royal. Kup sobie coś do ubrania, kup jakieś jedzenie, żebyś miał, tak? Ubrania? No to wydaj na własne potrzeby, tylko nie na alkohol, żebyś pamiętał. Jest, okej. Okay. Co robimy teraz? Ludzie ci pomogą. Teraz możemy pojechać gdzieś coś zjeść. Co ty na to? Ja jestem głodny, śniadania nie jadłem. Zajedziemy do KFC, kupimy sobie na... A dzisiaj wolno masz? Dzisiaj sobota, wolno mam, tak. Jedziemy? Kupimy coś? Ja kupię coś do jedzenia? I zjemy sobie w samochodzie? Rozmawiałem też z Krzyśkiem. Kazał cię je przywieźć. Z powrotem. Rozmawiałem dzisiaj z nim. I co? Weź zadzwoni jeszcze raz. Nie, posłuchaj mnie. Ja z nim dzisiaj rozmawiałem. Rozmawiałem z nim tak konkretnie. Wyjaśniłem, że nie może ciebie tak traktować, jak potraktował. Uspokoił się. I prosił, żeby ciebie przywieźć. No. Ja nie chcę, Tomek, żebyś ty był na podwórku w taką pogodę. Może spróbujesz jeszcze raz, co? Ja będę starał się jak najbardziej tobie pomagać tam. Będę temperował jego zachowanie. Niech ja bym, ja jestem w więzieniu tam. No, widzisz, no dlatego trzeba pewne jakieś warunki ustalić. On nie może cię tak trzymać, no. Masz prawo wyjść. I to dzisiaj zaznaczymy to, powiemy. Jesteś zajebisty gość, fajny gość. Czekaj. Żeby klucz. Do bramki? Do bramki. Ale on widzi mnie, żeby ja wyszedł, widzę. Ale to nie ma... Ja to mu powiem, że ty masz prawo wychodzić. To nie ma tak, że... Ja chcę... Chcę... Przecież moja dzielnica jest. Chcesz? To pojedziemy zobaczyć, gdzie ja mieszkałem kiedyś. Zobaczysz. Nie, nie, to już tam nie pokazujmy tego. Nie, a którędy będziemy jechać? Pojedziemy tędy. Pojedziemy najpierw już koniec. Do tego. Pojedziemy najpierw do... Dobra, pieniążki są. Pieniążki masz. Przekazałem, drodzy i szanowni widzowie. No, a stary już poleciał już. Tak, poleciał, bo on pisał do mnie rano. No. Tutaj twój telefon. Patrz, pieniążki, żeby ci nie spadły. To jedziemy, coś zjemy, dobra? Bo jadłeś coś dzisiaj? Troszkę tam. No to zaraz coś zjemy. I zajedziemy do Krzyśka i porozmawiamy wtedy. Aha. Dobrze? Ustalimy pewne zasady, bo tak nie może być, że ty... No przecież ja w więzieniu jestem. No a to tam tak lubi. Chodź do domu. Tak. Ja mówię, ja chcę posiedzieć. No dzisiaj nie będę siedział, dzisiaj pada. No dzisiaj pada. Dlatego trzeba mu wytłumaczyć. Tomek, tłumacz mu. To chodź ze mną posiedzimy na podwórku. Powiedziałem. No, a on woli, żeby w domu siedzieć. No to, niech sobie siedzi w domu. Ty nie musisz siedzieć w domu. Zaraz to wszystko ustalimy. Co ustalisz u niego? No wiesz, to jest ciężki charakter ma ten człowiek, no to wiadomo, no. No ale ja nie chcę... Ale on mówił, że on żyje, ten Wojtek, czy jak on ten... Nic nie żyje, żaden Wojtek, nie słuchaj go, bo on... ludzie do niego dzwonią i gadają mu głupoty, a on w to wierzy, wiesz, nie? Spokojnie, zaraz tam... Nie bój się, Tomek, wszystko będzie dobrze, no. Postaram się tobie pomóc, jak tylko mogę. Kasiorkę masz, kupisz sobie, co będziesz chciał tam. Widzisz, jak... Tak, wy. Widzisz, jak ludzie ciebie... Ja chcę klucza. No to pogadamy z nim na temat klucza. Jak najbardziej. No ja chcę jutro wyjść właśnie. No i wyjdziesz. Dzisiaj nie wiem. Już mam dość. Masz swoje sprawy i masz prawo wyjść. Nie ma tak, że ty siedzisz. Ja to mu wytłumaczę. I zawsze mu to powtarzałem, że kto u ciebie nie mieszkał, ma prawo wyjść. On oczywiście chciał, żeby... Najlepiej, żebyś ty u niego na łóżku siedział, żeby on cię widział. Czuł. No ale, no tak, no. No, pewnie. Dwa. No. Także jedziemy, coś zjemy i zajedziemy do Krzysztofa. Ale dzisiaj z nim rozmowę konkretną przeprowadziłem, Tomku. Taką, wiesz, taką wychowawczą wręcz. Ale 8 godzin, kurczę, lecieć. No, daleko, no to widzisz. Ja pierdolę, pojechał. No dobrze, no tam ma rodzinę, tam żyje, tak? Tutaj go przyjechał odwiedzić. Jak Jarku ogląda, będziesz oglądał, to zapraszamy ponownie. Przyjeżdżaj tutaj do nas. A ja tutaj Tomeczkiem postaram się zająć.
żeby nie był samotny. On tu słyszy. Będziesz słyszał? No, on ogląda te filmiki. No, możesz powiedzieć coś do niego i będzie słyszał, bo na pewno obejrzy. No. Leczku. Lecisz cały czas. Leci. A tam nie ma przerwy? Gdzie? Jaka przerwa? Wsiadasz i lecisz non stop. Chyba. No tak mi się wydaje, że bezpośrednio on nie leci. Nie wiem, czy nie jest w tym, czy w Niemczech jest przerwa. Gdzieś musi być przerwa. Nie wiem, może. No to ile to? Zależy jakie połączenie, bo bezpośrednio wiem, że są loty do Ameryki, wiesz? Bezpośrednio się leci. Ale być może, że leci z przesiadką jakąś. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie będę tu się mączył. Ale musi wylądować. Jest przerwa. No to tyle paliwa on ma. Tak. No, to duży samolot. Dwupłatowiec. Antonow. Co byś chciał zjeść, Tomek? Mów. Kurczaka? Nie wiem, no co? A co ty byś chciał? Ja to frytki bym zjadł chętnie. A. Lubisz frytki? No. O. A tu mamy... Czekaj. Tu mamy McDonalda. O, i wiesz co jeszcze zjemy? Już ja wiem co zjemy. Po wrapie. A co to jest? To jest taki naleśnik. I nie. W środku kurczak. Nie? Czy kebaba wolisz? Kebaba nie lubię. Kebaba nie lubisz? To co byś chciał? Frytki. Frytki? No, nie, a mięsa nie chcesz? Nie. A co z mięsa zrobić? No zjeść kurczaka. A jak chcesz? Frytki i jak chcesz? No to zaraz tutaj wjedziemy, czekaj. O, widzisz, pieniędzy za mało. No widzisz, trudno. Tylko trzeba rozmienić te pieniądze. Dobrze, ja zapłacę, spokojnie. A ty sobie rozmienisz to, co kiedy będziesz chciał. To mówisz, że znowu chcę mnie wziąć. Tak. Ja mu powiedziałem, Krzysiek, ja tutaj nie mogę być u ciebie codziennie, także wybacz, koleżko, miałeś super gościa, nie potrafiłeś go docenić, no będziesz sam siedział. I on chyba trochę przemyślał i mówi, to dzwoń do Tomka. Ja mówię, jestem umówiony z Tomkiem, to jedź go przywieź. No, chcę ciebie z powrotem. No, no zobaczymy, jak to będzie. Skurczybyk, no. Bo głodny jest. No, głodny. Bo nie umie obiad zrobić. Ile ja posłuchałem tej chaty? Ja mu to wszystko wytknąłem. Wszystko mu powiedziałem. Dobra. No, spróbujmy jeszcze raz, co Tomek? Może uda się tym razem. Nie, już trzeci raz będzie. Drugi. Nie, pierwszy raz to wyleciałem. To teraz będzie drugi raz. Do trzech razy drugi. Sztuka, jak to się no. mówi, tak? No. Dobra, spróbujemy. No. No spróbujmy. Zobaczmy. Jakby nie patrzeć, zawsze to słuchaj, wiesz, ciepło. Później ja kasę wezmę, później pojedziemy do sklepu, no. Żeby jakiś obiad ugotować. Dobrze, zajedziemy do sklepu. No, okay. Ja już ze swojej pieniądze piję. Dobrze, dobrze, panie Tomku, okej. Okay. Także jedziemy do McDonald's. Na pewno.